bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za rok 2017. Proszę bardzo. Poprzedzając, drodzy Państwo, wymogi ustawy o samorządzie gminnym, bo my teraz będziemy pozmieniali również kwestie przyszłej kadencji. Rada będzie też troszeczkę inna. W sensie składu komisji będzie komisja skargi wniosków, ale też takie sprawozdania z działalności wójta za kolejny rok zostaną od przyszłego roku wprowadzone, a pozwoliłem sobie wzorem tutaj akurat wójta gminy Latowicz również Państwu przedstawić taki stan gminy, taki obrazek gminy, jak to wyglądało w roku ubiegłym i tak jak poszczególni kierownicy jednostek, czy tutaj prezes OSP, czy osoby zarządzające poszczególnymi instytucjami takie sprawozdanie przedkładali, także takie sprawozdanie przed tą uchwałą zwieńczającą rok 2017 pozwolę sobie Państwu przedstawić. Generalnie dochody, które wykonaliśmy w roku ubiegłym, zamknęły się kwotą 24 662 000 zł. Wydatki to 24 301 000. Zrealizowane inwestycje to wartość 4 421 000 zł. W urzędzie, jeżeli chodzi o kadry, tak, to wójt gminy zastępca, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Wydziału Infrastruktury, skarbnik, który równolegle pełni funkcję kierownika Działu Finansów i kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Mamy 24 stanowiska pracy urzędnicze, znaczy mieliśmy, to jest wszystko stan na dzień 31 grudnia 2017. 10 stanowisk gospodarczych, pomocniczych i obsługi. Pomoc administracyjna, 2 osoby. Kierowca konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, 6 osób. W ramach prac społeczno-użytecznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnionych było okresowo 5 osób, 9 konserwatorów samochodów pożarniczych, tak na zasadzie umów zleceń urząd zatrudniał. Na terenie gminy Cegłów działało 7 organizacji pożytku publicznego. Gmina ogłosiła konkursy dla tych organizacji na 78 tysięcy zł. Dodatkowo na 17 200 z przeznaczeniem na sport. To jest wydarzenia kulturalne i sportowe, to m.in. Cegłowski Bieg Niepodległości, festiwal rockowy, również organizowany przez Stowarzyszenie Spodciernia, spotkania z zakresu kultury i sztuki, muzyka dla ucha, kulturalne spotkania najmłodszych. Organ wykonawczy przygotował i przedłożył do uchwalenia Radzie 129 projektów uchwał. W wykonaniu uchwał Rady oraz w celu realizacji zadań zostało wydanych 126 zarządzeń wójta gminy. Liczba mieszkańców na koniec roku 6075 osób. No i widzimy, że niestety ta ludność niedużo, ale maleje. Aktualnie mamy 6068 stan na dziś. No, jest tutaj jakaś migracja, która pomaga w tym wszystkim, ale no też mamy zlokalizowane 2 domy pomocy społecznej, które wpływają na liczbę mieszkańców, a że to osoby starsze, no to odchodzą też czasami. No i tak to na razie wygląda. Mam nadzieję, że to ten na koniec 17 będzie na plus. Nie będziemy pikowali w dół, ale 18 będzie lepiej, tak, jeżeli chodzi o ten bilans ogólny roku.
Zameldowania w zeszłym roku na pobyt stały 103 osoby, na pobyt czasowy 31, wymeldowania 15 osób, 849 wniosków o wydanie dowodów osobistych, karta dużej rodziny, w sumie przyjęto 12 wniosków. Ogółem do dnia wprowadzenia programu w gminie zarejestrowanych było 85 rodzin z kartą dużej rodziny, wydanych i zamówionych 458 kart łącznie. Ewidencja działalności gospodarczej, zostały przetworzone i złożone 126 wniosków, nowe wpisy to 24, wznowienie działalności 15, zawieszenie działalności 28, wykreślenie z działalności 17. Liczba aktywnych wpisów w CIDG, czyli tych prowadzących działalność, to 275 podmiotów. Przyznawane były również stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie szkoły podstawowej za średnią nie mniejszą niż 5,20, gimnazjum 5 i bardzo dobrą z zachowania. Zgodnie z uchwałą Rady przyznano 2 stypendia dla podstawówki, 15 stypendiów dla gimnazjum, łączna wartość 13 670. Świadczenia socjalne, które pani kierownik szerzej w swoim sprawozdaniu omawiała, to fundusz alimentacyjny, wydatki 1 622 000 zł, przyznające 360 decyzji odmowne. 24 świadczenia wychowawcze 3 809 466 decyzji przyznających, 17 odmownych. To stypendia socjalne, szkolne 35 za rok szkolny 16-17 i 17-18-29. Wydatki na wypłatę stypendiów 8700. Z budżetu wojewody łącznie 11 636. Jeżeli chodzi o gospodarkę nieruchomościami, w 2017 roku zawarto 7 aktów notarialnych na nabycie 10 nieruchomości z 14 działek, w tym jednej działce nabyto udział 5/6. Dalsze nabycie planowane jest po 22 lipca tego roku. To w sprawozdaniu szczegółowo są opisane te akty. Pewnie w tej wersji ostatecznej trzeba zgodnie z GDROGO wykreślić nazwiska, aby nie było tutaj informacji udostępnionej publicznie. Zbycie nieruchomości, liczba sprzedanych nieruchomości to łączna kwota 112 500, prawie hektar został, 900 metrów, tak. To działka w Posiadałach, tak, była mleczarnia, a to tam było 900 metrów, tak. Czyli tu jest zły zapis, trzeba będzie po przecinku 0 dodać, więc w hektarach wyrażam. Dokonano darowizny jednej nieruchomości za 1600 metrów kwadratowych. Ta darowizna to oczywiście pod filię Biblioteki Gminnej w Hucie Kuflewskiej. Gmina przekazała to kulturotece. Nie mamy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Podziały nieruchomości wszczęto 42 postępowania. 33 sprawy zostały załatwione ostatecznie przez wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Pozostałe 9 postępowań zawieszono. Ponadto 7 decyzji zatwierdzających podział w sprawie wniosków złożonych z 16. Co do rozgraniczeń, nie wpłynął żaden wniosek. Numeracja porządkowa nieruchomości, nadano numerację 40 nieruchomościom oraz wydano 10 zaświadczeń o numerze porządkowym. Zagospodarowanie przestrzenne, działają 3 plany tutaj w Cegłowie, tak jak wiemy. Teraz realizujemy zmianę planu w Cegłowie, tutaj pod tą zabudowę wielorodzinną oraz procedowany jest plan dla Mieni Zachód. W większości gminy nie mamy planu zagospodarowania, dlatego też wydawane są decyzje o warunkach zabudowy. Wszczęto 114 takich postępowań,
34 decyzje zostały wydane dla mieszkaniówki jednorodzinnej, jedna dla zabudowy usługowej, dwie dla zabudowy innej. Umorzono 6 postępowań, 25 zawieszonych, 42 w toku. W 2017 wszczęto 8 postępowań dotyczących decyzji celu publicznego, w wyniku których zostało wydanych 7 decyzji. Dla wszczętych w 2016 roku postępowań celu publicznego wydano 3 decyzje kończące postępowanie. Na wniosek zainteresowanych wydano 183 zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w terenie i rewitalizacji oraz 9 wypisów i wyrysów. Odszkodowania za wydzielone działki, łączna wypłata to ponad 88 tysięcy. Tutaj może stan realizacji uchwał już nie będę tego przytaczał, bo mniej więcej wszystkie są w miarę możliwości realizowane, tak, z przyczyn wojny obiektywnych są w trakcie realizacji. Jeżeli chodzi o ochronę przyrody, w 2017 roku do organów wpłynęło 76 wniosków związanych z usuwaniem drzew, 5 decyzji dla Zarządu Dróg Powiatowych, z czego decyzja rozpoznana odmownie ze względu na sprzeciw regionalnego dyrektora, 3 dla działkowców, 1 sprzeciw dla usunięcia 8 sztuk podanych zgłoszenia usunięcia drzew. Ochrona zwierząt. Liczba bezdomnych zwierząt 25, 20 psów, 5 kotów. Do schroniska został zabrany jeden pies za 1700 zł. Liczba zwierząt przekazanych do adopcji 20 psów i 5 kotów. Jeden przypadek uśpienia ślepego miotu, 6 zabiegów sterylizacji. Dokarmianie bezdomnych zwierząt, drobna kwota 142 zł. W związku z pozostawieniem psów mających właściciela, 3 takie przypadki zostały zgłoszone do komisariatu w Mrożucach. Współpracujemy również z powiatowym lekarzem weterynarii. Gospodarka odpadami. Nałożono 1 karę finansową za nierzetelne składanie sprawozdań w wysokości 2000 zł. Nałożono również 1 karę finansową za nieprzekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych 700 zł. Zostało przeprowadzone 1 postępowanie administracyjne w sprawie nierzetelnie składanych sprawozdań i wydana decyzja na karę 1000 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzenie rejestru działalności regulowanej w okresie odbierania odpadów 2 przedsiębiorców się wykreśliło, nie dokonano nowych wpisów. Były również podejmowane interwencje na podstawie wniosków lub skarg w sprawie zanieczyszczania nieruchomości odpadami i nieczystościami ciekłymi. 18 takich spraw prowadziliśmy. Zostały przeprowadzone 2 postępowania administracyjne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tu uchwały, które dotyczyły gospodarki śmieciowej, to wszyscy tutaj uczestnicy sesji znają te kwestie. Dane dotyczące gospodarki odpadami. W 2017 roku ze złożonych deklaracji według stanu na dzień 30 czerwca 2017 było 1945, a na koniec roku 1955 gospodarstw domowych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Także to prawie te 2000. Z edukacji ekologicznej to podjęły tak pikniki Dzień Ziemi i inne działania podejmowane, aby tutaj edukować naszych mieszkańców, szczególnie młodzież. Realizowaliśmy również program usuwania azbestu, łącznie całe zadania ponad 42 tysiące, z czego 75% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Łączna ilość zabranych i przetransportowanych materiałów to 113 ton, tak to jest. Usuwanie barszczu sosnowskiego 82 tysiące złotych nas kosztowało, 61 tysięcy 500 z Wojewódzkiego Funduszu. No i tu nie wiem, czy Państwu mówiłem, ale w tym roku oczywiście Wojewódzki Fundusz, z uwagi na to, że niewielkie zainteresowanie programem, wycofał w ogóle ten program usuwania, ale
szczęście jakaś taka interwencja telefoniczna wpłynęła na prezesa, że ze środków rezerwy ma nam przyznać jakieś dofinansowanie i ruszyliśmy z usuwaniem, no bo to jest program kilkuletni, jak teraz byśmy zaprzestali coś, co cieszy się sukcesem. No dziś jeszcze rozmawiałem z Agencją Nieruchomości Rolnych, podobno oni jednak poczuwają się, że ten barsz jest ich pozostałością, bo oni są spadkobiercami PGR-ów i tam jest jakaś możliwość, będziemy też do nich się zwracali, aby czy finansowo nas wsparli, czy sami to usuwali. Dzisiaj chyba działamy. Ale to dzisiaj to nasz firma na nasze zlecenie. Gospodarka ściekowa, wydanie warunków technicznych to podłączenie do wodociągu 40, do kanalizacji 10, przyłączone nieruchomości do sieci wodociągowej 25, do kanalizacyjnej 9, zakupy i zadania, zakup pompy cyrkulacji osadu 3,5 tysiąca, wykonano sieć wodociągową przy udziale mieszkańców na ulicy Wrzosowej, samochód ciężarowy MAN 61 tysięcy i koparku ładowarka Komatsu 134 tysiące. Projekty na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej, część południowa cegłowa 49 tysięcy brutto, prawie 50. Opracowanie dokumentacji projektowej cegłów ulica Dobrzyckiego 7380, to dwa gospodarstwa, które są blisko oczyszczalni, a nie mogą korzystać z dobrodziejstwa. W tym roku uda się zakończyć ten długoletni temat. Opracowanie dokumentacji na Tyborów 8610. A wodociąg, bo to chodziło o wodociąg, bo teraz projektujemy tam kanalizację z Funduszu Sołeckiego. Podatki i opłaty lokalne, liczba wydanych decyzji wymiarowych ogółem to 3796, ale na szczęście teraz znaleźliśmy rozwiązanie, że można to bez podpisu te decyzje przekazywać, to trochę przyspieszyło całe procedowanie. Liczba decyzji zmieniających 304. W sprawie nabycia gruntów 10 sztuk, kwota ulgi prawie 14 tysięcy. Liczba decyzji w sprawie przyznania ulg inwestycyjnych nie było. Udzielone ulgi na podstawie ordynacji podatkowej, 5 pozytywnych, 2 negatywne. Za negatywnie rozpatrzone wnioski umorzono podatek w kwocie 723 zł. Liczba decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami 0. Umorzenie podatku też brak. Wydano decyzję w sprawie odroczenia podatku od środków transportowych, kwota 29 tysięcy, no czyli był zapłacone, tylko wydłużyliśmy termin płatności. Rozłożenie na raty podatku, czy też jakieś śladowe kwoty. Egzekucja administracyjna, łączna kwota zobowiązania dla 665 podmiotów. 120 tysięcy złotych wartość, liczba wystawionych tytułów wykonawczych 145 sztuk na kwotę 68 tysięcy złotych, realizacja zadania wypłat zwrotu części podatku akcyzowego to łącznie prawie 280 takich decyzji na kwotę 137 tysięcy złotych. Szkody, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, spowodowane warunkami atmosferycznymi, to 3 takie przypadki na terenie gminy. Inwestycje, tak, o których mówiłem, czyli te 4 400 000, na to się złożyło głównie budowa hali sportowej, poprawa jakości powietrza, tutaj 2 piece dla mieszkańców sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały zakupione, budowa trybun przy stadionie w zespole szkolnym w Cegłowie, tak. Rozbudowa i przebudowa kulturoteki, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów. Tutaj wydatki były poniesione w związku z przygotowaniem studium wykonalności ze złożeniem wniosku. Tak. Jest był zakontraktowany już też inspektor nadzoru wydatków, to nie było, ale samo postępowanie przetargowe było również prowadzone przez firmę, która się w tym specjalizuje.
Mieliśmy udział tutaj gminnych środków w przebudowie drogi powiatowej przy ulicy Willowej. Tam przypominam, budowa chodnika. Przebudowa wspólnie ze środkami z Funduszu Sołeckiego ulicy Ogrodowej Słonecznej w zeszłym roku nastąpiła. Tutaj część projektowa zadania dziejów taborów realizowanych w tym roku. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuta Kuflewska w części Zachali. To również na tę inwestycję się składa. Przebudowa drogi gminnej w Kiczkach Pierwszych. Tylko co to za droga była tam? To może jest pisana z tego roku. Tylko. W Kiczkach jakaś droga była. Tam co roku się coś. Nie wiem, czy to o Polną nie ma przewodniczącego, może nam pozywać. Tutaj jest ten sam projekt, który jest w tym roku realizowany, a tutaj jedynie prace projektowe są wykazane. To chodzi o tą samą drogę, która dopiero w tym roku, tak spokojnie. Ulica Nowa w Cegłowie to na pewno zrealizowana nakładka. Przebudowa drogi gminnej Biciejowie. Ale to też jest ten projekt, który z Funduszu Sołeckiego, tak? Czyli tam są tu wykazane wydatki związane z projektem. Podobnie świetlica wiejska w Posiadałach, chociaż tam akurat ten pierwszy etap był realizowany. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Pełczanka to z zakresu, sam OSP realizuje to zadanie. Jako gmina udzielamy pożyczki, a to dofinansowanie właśnie z LGD z PROW-u. Podobnie w Wiciejowie, gdzie na razie ta inwestycja została delikatnie wstrzymana z uwagi na drożyznę na rynku wykonawczym. Zmienienie próbuje stowarzyszenie zmieniać, ograniczyć zakres. Ochotnicze straże pożarne, tu myślę, że nie będę powielał tych szczegółowych informacji, które pan prezes przytoczył. Fundusz Sołecki, łączna kwota 278 tysięcy złotych, ten prawie 40% zwrot już wpłynął do budżetu. Zamówienia publiczne łącznie 5 625 190 zł. Inne zakupy to 3 wiaty przystankowe wspólnie z firmami Bax, Mobilis i Rapid. Zakup agregatu prądotwórczego wspólnie ze SPZOS Cegłów i modernizacja pokrycia dachowego na kotłowni SPZOS. Także na pewno do szczegółowego zapoznania się mieć taki obrazek roku poprzedniego. Ja serdecznie dziękuję za współpracę Radzie, Państwu sołtysom, kierownikom jednostek, swoim współpracownikom urzędu. Pewnie nie wszystko udało się zrobić, co planowaliśmy. Część inwestycji jest realizowana w tym roku, ale w większości jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby rozpoczęte projekty dokończyć. Na koniunkturę nie mamy jakiegoś większego wpływu, tak? Pewnie gdyby cały czas utrzymywało się ta tendencja, że po przetargach mamy jakieś oszczędności, to można by było otwierać nowe fronty, no ale jednak tak nie jest i musimy troszeczkę przeorganizować szyki i pewne rzeczy odłożyć na przyszłość, ale pojawia się jakieś światełko, że te parę takich projektów, które wydawało się, że na niedofinansowanie nie pozyskamy, jak to OSP, budowa OSP, może uda się fortelem to jakieś rozwiązanie na dofinansowanie tego obiektu. To tyle. Dziękuję serdecznie. Gdyby były pytania do tej części sprawozdawczej, jestem do dyspozycji. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.